co ja przychodzę do Pałacu Kultury, najczęściej do kina, czasami do teatru, więc po kulturę. A po widok nie, więc nigdy jeszcze nie widziałem widoku Warszawy z Pałacu Kultury, choć mówią, że jest ładny. Kiedyś się przychodziło do KDT, teraz będzie muzeum, tak? To będzie można przyjść, ale to dopiero jak zbudują. Było kiedyś powitanie siatkarzy na placu Defilad, też po to. Pozwiedzać sobie, ponieważ jakby jest to zabytek historyczny, żeby wejść na taras widokowy, żeby przyjść do teatru. No, poza tym w teatrze dzieje się wiele takich kulturalnych rzeczy. Dla starszych osób i dla młodzieży są organizowane różne jakby wycieczki, wystawy. No więc ogólnie wydaje mi się, że Pałac Kultury jest takim głównym kulturalnym budynkiem w Warszawie. Ja najczęściej przychodzę z moimi znajomymi z zagranicy, żeby im pokazać widok na miasto. Chociaż ja im tego nie polecam, ale oni są bardzo, bardzo chętni, żeby zobaczyć widok z Pałacu Kultury. Na Plac Defilad? Większość ludzi, których znam, nie wie, gdzie jest Plac Defilad. A ci, którzy wiedzą, wiedzą, ponieważ są po historii na Uniwersytecie Warszawskim. Przechodzę przez Plac Defilad, żeby trafić do Pałacu Kultury. Również po kulturę. Żeby przyjść zobaczyć to miejsce. No, wielu turystów przyjeżdża. Dla warszawiaków to jest no, po prostu kolejne miejsce, gdzie przechodzą w drodze z punktu A do punktu B. Wiele powodów jest przychodzenia do Pałacu Kultury. Przede wszystkim teatr dramatyczny oczywiście. Poza tym oczywiście wjazd na któreś, już nie pamiętam które, bo byłam strasznie mała, jak tu byłam ostatnio, piętro. No, żeby podziwiać widoki Warszawy. Poza tym kafe kulturalna też jest ciekawą propozycją na spędzenie wieczoru. No i tak naprawdę Pałac Kultury to jest chyba jeden z symboli Polski, więc nawet powiedzmy przyjście pod sam pałac i oglądanie go z zewnątrz, niekoniecznie zaglądanie do środka, myślę, że też dużo daje. Czy jest na sali lekarz?